Materiały z serii Encyklopedia Staropolska przygotowuję dla Was całkowicie samodzielnie. Choć jest to bardzo czaso- i pracochłonne zajęcie, sprawia mi dużo frajdy. Dzięki wsparciu moich mecenasów mogę publikować w miarę regularnie i łatwiej godzić tworzenie niniejszego cyklu z codziennym życiem. Wielkie dzięki! Zanim w dłoniach polskiej szlachty pojawiły się szable, stało się to mniej więcej w drugiej połowie XVI wieku, bronią rodzimego rycerstwa był miecz. Ten wyjątkowy oręż znany był już w starożytności. W dobie średniowiecza urósł do rangi symbolu. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam o najsłynniejszej broni białej, która towarzyszyła człowiekowi przez kilka tysięcy lat. Z narzędzia wojny, stając się niemalże elementem kultury duchowej. Tłem dla naszej opowieści będą wnętrza jednego z najsłynniejszych zamków w Europie – Malborka. W zbiorach Muzeum Zamkowego znajduje się wiele wyjątkowych mieczy. Kilka z nich, dzięki uprzejmości muzealników, będę mógł Wam dzisiaj zaprezentować. Miecz jest jedną z najstarszych broni w dziejach. Pierwsze z nich powstawały już w epoce brązu, czyli grubo ponad 3000 lat temu. U zarania była to broń bardzo kosztowna, zarezerwowana dla elit społecznych. Pierwsze miecze znacznie różniły się od swoich późniejszych braci, przypominały bardziej sztylety. Mimo to były wszechstronną i niezwykle groźną bronią. Epokę brązu wkrótce wyparła epoka żelaza. Miecz stawał się bronią coraz bardziej powszechną. W czasach starożytnej Grecji charakterystyczne krótkie ostrze o nazwie ksipos było, obok oszczepów i włóczni, elementem standardowego wyposażenia hoplitów. W armiach rzymskich odmiana krótkiego miecza nazywanego gladiusem stała się podstawową bronią białą żołnierzy. Na przestrzeni wieków gladiusy zmieniały swoją formę, ale co do zasady wciąż była to krótka, obosieczna broń służąca do walki w ciasnym szyku. U schyłku Imperium Rzymskiego gladiusy zaczęły wypierać nieco inne miecze, tak zwane spaty. Była to broń nieco dłuższa, na początku przeznaczona głównie dla kawalerzystów. To właśnie spatę uznaje się za protoplastę i bezpośredniego poprzednika miecza średniowiecznego. W okresie wędrówek ludów nabierała nowych cech, aż w okolicach VIII wieku przekształciła się w miecz karoliński, który czasem nazywany jest wikińskim, choć korzystali z niego nie tylko wikingowie. Klasyczny miecz karoliński był bardzo charakterystyczny. Mierzył około metra. Głownia z pojedynczym zbroczem nieznacznie zwężała się ku sztychowi. Rękojeść składała się z dwudzielnej głowicy oraz jelca w formie sztabki. Tego typu oręż był bardzo rozpowszechniony w Europie w dobie wczesnego średniowiecza. Zapewne właśnie z takiej konstrukcji korzystali chociażby pierwsi historyczni władcy Polski. Mniej więcej od XI wieku, a więc u schyłku tzw. ery wikingów, średniowieczny miecz wszedł w fazę przyspieszonego rozwoju. Od tej pory przez ponad 4 wieki miał ulegać przemianom, dostosowując się do zmieniających się realiów pól bitewnych. W 1960 roku brytyjski ilustrator i historyk amator Edward Aukershot przedstawił swoją typologię mieczy, która w przystępny sposób ilustrowała zmiany zachodzące w konstrukcji tej broni od XI do XV wieku. Aukershot podzielił miecze na 13 podstawowych typów wraz z modelami przejściowymi. Śledząc typologię zaproponowaną przez Brytyjczyka, łatwo dostrzec, że w dużym uproszczeniu miecze średniowieczne początkowo charakteryzowały się szeroką i prostą głownią z płytkim zbroczem i krótką rękojeścią zakończoną głowicą w kształcie dysku lub owalu. Z upływem wieków zarówno głownia, jak i rękojeść ulegały wydłużeniu, z czasem doprowadzając do powstania tzw. miecza długiego, którego szczyt popularności przypadł na XIV i XV wiek. Podstawową różnicą użytkową między mieczami z XI-XII wieku, a ich młodszymi braćmi z wieku XIV i XV jest sposób chwytu. Miecze starsze były raczej bronią jednoręczną, służącą do zadawania cięć siecznych.
Miecz długi, choć wciąż klasyfikowany jako broń jednoręczna, dzięki wydłużonej rękojeści dawał możliwość dołożenia jeszcze jednej dłoni, na przykład dla wzmocnienia siły ciosu. Dłuższa głownia zwiększała zasięg miecza, co nie było bez znaczenia na przykład podczas walki konnej. Wśród mieczy późnośredniowiecznych da się zauważyć jeszcze jeden trend. Ich głownie coraz częściej konstruowane są tak, aby ułatwić pchnięcia. Wiązało się to z upowszechnieniem zbroi płytowej. Skuteczny atak coraz częściej polegał na wciśnięciu czubka ostrza w wąskie szczeliny pancerza. Często był to jedyny sposób na wyłączenie z walki zakutego w żelazo rycerza. Klasyczne ciosy sieczne nie robiły na nim dużego wrażenia. Uczciwie należy przyznać, że przytoczone tu uwagi są dość dużym uproszczeniem i wskazaniem ogólnego trendu. Na XV-wiecznych polach bitew mieszały się zapewne różnego rodzaju miecze. To, że popularny był miecz długi, nie oznacza, że część rycerzy nie decydowała się na miecze, które bardziej przypominały starszy typ. Dużo zależało bowiem od upodobań użytkowników. Trend polegający na wydłużaniu głowni i mieczy znalazł swój finał w postaci miecza wielkiego, zwanego z niemiecka Zweihanderem, mieczem dwuręcznym. Była to broń piechoty spotykana u schyłku XV i XVI wieku. Zweihandery mogły mierzyć nawet 1,5 metra długości. Broń ta powszechnie kojarzona jest z Landsknechtami, najemnikami rekrutowanymi w krajach niemieckojęzycznych, którzy zaznaczyli swoją obecność w wielu XVI-wiecznych konfliktach, na czele z wojnami włoskimi. W XVI i XVII wieku miecze zostały niemal całkiem wyparte przez inne rodzaje broni siecznokolnej. W Europie centralnej i wschodniej triumfy święciły szable, stając się z czasem symbolem także polskiej kultury szlacheckiej. Zachodnia Europa skłaniała się ku rapierom i pałaszom. Mimo iż czas miecza jako broni bezpowrotnie przeminął, to jeszcze przez wiele wieków zachowały one funkcje reprezentacyjne i ceremonialne. Przede wszystkim, zgodnie z średniowieczną jeszcze tradycją, miecz był ważnym elementem pasowania na rycerza lub szlachcica. Miecze były częścią królewskich regaliów. Do XVIII wieku utrzymał się zwyczaj wysyłania przez papieży ozdobnych mieczy wraz z kapeluszem tym władcom, którzy zasłużyli się dla chrześcijaństwa. W polskich zbiorach przetrwało kilka takich ceremonialnych pamiątek. Do najcenniejszych należy słynny Szczerbiec, miecz koronacyjny polskich królów, jeden z najważniejszych zabytków polskiej historii, współcześnie przechowywany na Wawelu. Choć legenda wiązała wyjątkową broń z Bolesławem Chrobrym, miał go wyszczerbić uderzając w kijowską Złotą Bramę, to współczesne analizy przesunęły jego początki na XIII wiek. Pierwszym koronowanym przy użyciu Szczerbca królem był najprawdopodobniej Władysław Łokietek. Najstarszy zachowany opis koronacji z 1434 roku, dotyczący Władysława Warneńczyka, opisywał, że spoczywający na ołtarzu szczerbiec podawany był królowi przed nałożeniem korony. Niedoszły monarcha musiał naznaczyć nim 3 razy w powietrzu znak krzyża. Szczerbiec nie jest jedynym ceremonialnym orężem w polskich zbiorach. Około 1520 roku król Zygmunt Stary nakazał wykuć nowy miecz, który miał służyć do pasowania rycerzy, przeprowadzanego zwyczajowo podczas koronacji nowych królów. Tak zwany miecz zygmuntowski również wymieniany był w inwentarzach jako jedno z polskich insygniów koronacyjnych. Szczęśliwie przetrwał zawirowania dziejowe, mimo iż w 1795 roku został zrabowany przez pruskich żołnierzy i wywieziony do Berlina. Do Polski powrócił po II wojnie światowej i dzisiaj przechowywany jest w skarbcu koronnym na Wawelu. Oręż do pasowania rycerstwa Zygmunta Starego po wiekach zastąpił inny miecz, wykuty na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ostatni polski król po raz pierwszy użył go 26 listopada 1764 roku. Na rynku warszawskim uszlachcił wówczas 8 mieszczan. Później miecz Poniatowskiego służył do pasowania kawalerów Orderu Świętego Stanisława. W polskich zbiorach zachował się też miecz papieski wręczony Janowi III Sobieskiemu w kolegiacie w Żółkwi w 1684 roku w ramach podziękowania Innocentego XI za obronę Europy przed Turkami. Jeszcze w czasach dawnej Rzeczpospolitej jako insygnia władzy wykorzystywano słynne miecze grunwaldzkie, które podniesiono do rangi mieczy państwowych, Litwy i Korony. Noszono je przed królami elekcyjnymi jako symbol Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Miecze grunwaldzkie zaginęły w połowie XIX wieku.
Miecz jest znany ludzkości od tysięcy lat. Przez ten czas obrósł wyjątkową symboliką, która przedłużyła jego żywot o kilka wieków, już po tym jak przestał być wykorzystywany jako broń na polach bitew. Miecz wielokrotnie pojawiał się w Biblii, a także legendach i utworach poetyckich niemal wszystkich okresów literackich. Miecze, choć już od dawna nie są wykorzystywane podczas ceremoniałów politycznych, są stale obecne we współczesnej popkulturze. Ich symbolika, odpowiednio przetworzona, przenika też do filmów czy gier. Wystarczy wspomnieć o słynnych Gwiezdnych Wojnach i mistycznych mieczach świetlnych używanych przez bohaterów serii. Miecz jest więc czymś więcej niż tylko jedną z wielu historycznych broni białych. Przez wieki urósł do rangi symbolu. Nie tylko wojny, ale i męstwa, odwagi, chęci poświęcenia się wyższym sprawom. I choć taka wizja może wydawać się trochę za bardzo romantyczna, to nie da się zaprzeczyć, że i dzisiaj miecz jest bronią wyjątkową.